Jezus Maria, ile mam tutaj skrzynek. O kurde. Wiecie, nie będę tego omijał, dlatego że... No sorry bardzo. Śrubki się przydadzą. A wiem, że nie wszystkie bronie są tanie i nie wszystkie ammo jest tanie. No dobra, może przesadzam, że amunicja nie jest tania, ale wiecie, jednak trochę tej amunicji trzeba kupić. Bo jak się skończy, to dopiero będzie dupsko. I to z blade dupsko. Ale myślę, że tyle póki co wystarczy. No ewentualnie jeszcze tam podlecimy, o ile Ratchet sięgnie. A Ratchet nie sięgnął, więc sobie nie polecimy. Dobra, okej. Zatem zacznijmy przygodę. Jak zauważyliście, na samym początku, a raczej od tej strony, od samego końca, mieliśmy infobota. Ciekaw jestem, co ten infobot tam robił. Zdaję sobie sprawę, że on jest nie bez powodu, aczkolwiek jestem ciekaw, co ciekawego dowiemy się z tego infobota. Nie mogę się szczerze doczekać. Pyk, pyk, pyk. I zleciał. O, dojechaliśmy na sam koniec. To niezła przejażdżka. To niezła przejażdżka. I ten infobot nas tak naprawdę strollował. Wiecie, chciał nam coś przekazać, raczej wiadomość w nim miała być dla nas przekazana, ale tutaj dupka. A nie, nie strollował, on tutaj się po prostu zatrzymał. Zanim pójdziemy tam, widziałem 100 skrzynek, które mają w sobie śrubkę, więc no nie zignoruję tego faktu. No niestety trochę straciłem swoje energii, ale tutaj mam HP do odnowienia, więc nie będę płakał z tego powodu. No i lecimy sobie do infobota. O, bomby. Kto by pomyślał? Jestem testerem bomb od dzisiaj. Greetings, Executive Chairman Drek. Dispense with the pleasantries, Lieutenant. My sources tell me you're behind schedule. You must prepare this planet to be harvested for our new world. Yes, sir. As you can see, everything is moving along as planned. I'm counting on you, Lieutenant. And as your former commander can tell you, I don't take disappointment well. Yes, sir. I won't fail. Drek is destroying yet another planet. Yeah, but if that's the kind of help he's getting, I don't think we have anything to worry about. You should not underestimate Chairman Drek. He is quite dangerous. We must find Captain Quark. Look, that lieutenant doesn't seem so tough. Let's take him out ourselves. Perhaps we can persuade the lieutenant to tell us where Drek is. Haha, now you're talking. Więc dobra, może pokrótce wam wytłumaczę, co tutaj się działo. A więc... W tej cutscence ponownie zawitał ku naszym oczom prezes Drek. Dla przypomnienia, jest to antagonista z tej oto części. I on jest nieco wkurzony na sierżanta, tego wiecie, tego napakowanego kolesia, który się na początku pojawił cutscenki przed Drekiem, że on się spóźnia z wycinaniem drzew. Wiem, to strasznie bykowo brzmi, wycinanie drzew, o Jezu, ale diaboliczny plan, łohoho. Ale Drek bardzo chce mieć te drzewa na swojej planecie. Co jest dosyć takie, no, po co mu? Z kolei Ratchet sądzi, że ten koleś, wiecie, sierżant, który również się pojawił w cutscence, nie wygląda wcale na aż takiego silnego. I co my musimy teraz zrobić, to opuścić Kerwan, zwany jako Metropolis, i udać się na piątą planetę w grze, pod nazwą Eudora, żeby tam wyciągnąć informacje od tego właśnie od sierżanta. Więc możemy, że tak powiem, już udać się do statku. Gdzie jest nasz statek? Halo? A tam jest, zapomniałem. No właśnie, tu jest. Nie wiem, czemu zawsze jestem cicho na takich cutscenkach. Ale zanim polecimy na Eudorę, na planetę, która
na nas czeka. Musimy zdobyć jedną rzecz w Aridi, więc trzeba się teraz cofnąć do Aridi. Jesteśmy z powrotem na Aridi, wróciliśmy na stare śmieci, hehe. Ale dobra, bez żadnych tutaj żartów czy czegoś, wytłumaczę wam, dlaczego wracamy tutaj. Otóż jest tutaj jeden przedmiot, który przyda nam się bardzo. I na dobrą sprawę jest on bardzo wymagany na Eudorze. I nie będę tutaj, że tak powiem, w żadnym wypadku żartował, bo mówię tutaj autentycznie serio. Jest nam po prostu on bardzo potrzebny na Eudorze, ponieważ na dobrą sprawę, gdy tego nie zdobędziemy, no trochę będziemy w dupie. A ja nie lubię być właśnie w takich sytuacjach. Więc trzeba się teraz... Wow! Ej, czemu? Halo? Halo, halo? Więc trzeba będzie się tam dostać. Jestem głupi, ponieważ nie użyłem swingshota. Właśnie. Widzicie? Miałem przez chwilę blastera w ręce i tak to się już dzieje. No dobra, nie będę po sobie cisnął, ale to trochę było głupie z mojej strony. Nie powiem, że nie. Ale wiecie, tak to już jest, kiedy chcesz starać się nie failować i jak najlepiej grać. Co po części jest prawdą, bo nie chcę, że tak powiem, takich rzeczy robić. Staram się jak najlepiej grać, aczkolwiek nie wychodzi mi to, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że jestem lama w serii Ratcheta. Chociaż z tego, co widzę po komentarzach, chociażby od takiego Mateo, wcale aż tak źle nie gram i miło mi się zrobiło na serduszku. Ale dla doświadczonych fanów Ratcheta będę grał jak... No. Jak skończony... No wiecie, o co chodzi, nie będę tutaj... Że tak powiem. Kurde, mogłem zrobić tutaj skill pointa, ponieważ jest tutaj bardzo łatwy skill point, ale niestety nie udało mi się go zrobić. Ponieważ o co chodzi? Ten skill point polega na tym, żeby dostać się tutaj bez dotykania podłogi. A ja niestety dotknąłem podłogę, więc zwaliłem sprawę. Ale hej, na dole mamy złotą śrubkę. O, widzicie? No i mamy złotą śrubkę, już drugą w tej sesji, co jest dosyć niespotykane, zważywszy na to, że hej, aż tak dobrze mi nie poszło poprzednim razem, bo poprzednim razem miałem tylko jedną złotą śrubencję. Okej, to co teraz zdobyliśmy, to jest trespasser. Więc ta oto broń lub przedmiot, jakkolwiek możemy to nazwać, będzie nam pozwalać robić... Zaraz wam pokażę co, dokładnie. Stańmy sobie tutaj. O właśnie. I na tym polega trespasser. Po prostu jest to taki, nie wiem, łamacz kodów, coś takiego. Na dobrą sprawę, jak widzicie, tutaj mamy takie pole laserowe i musimy tutaj ustawić sobie, że tak powiem, ten laser w taki sposób, by odblokować sobie drzwi. Na razie widzieliście, to była dosyć prosta kombinacja, aczkolwiek te kombinacje będą coraz to trudniejsze, więc musicie być na to przygotowani. Wiem, mogłem, że tak powiem, rzucić kluczem, że tak powiem, Ratcheta, ale stwierdziłem sobie, że hej, podejdę sobie, bo why not. Więc w dużym skrócie trespasser to jest po prostu łamacz kodów. Kodu drzwi, że tak powiem. I na dobrą sprawę to by było na tyle
dlaczego żeśmy wrócili tutaj sobie do Aridi. Więc możemy teraz sobie już Aridi opuścić, bo nie jest nam tutaj już, że tak powiem, no, niepotrzebnie byśmy tutaj sobie stali, o, i niepotrzebnie zwiedzali, skoro już tutaj byliśmy. Ale tak, miejmy to na uwadze, że jednak troszeczkę będziemy tutaj wracać. I to zdanie, co przed chwilą powiedziałem, było tak bez sensu, że dosłownie sobie, nie wiem. Chyba się zaraz Pepsi aż napiję, ponieważ kurde, nie wiem, co już gadam. Ale mam nadzieję, że w sposób ciekawy będę prowadził ten let's play. Mi się przynajmniej podoba komentowanie tego let's playa i przyjemnie mi się to komentuje, tłumacząc wszystko tak jakby trochę od podstaw. Co jest oczywiście prawdą, bo gramy w pierwszą część Ratcheta, więc zaczynamy od podstaw, więc tym bardziej tłumaczę to od podstaw. Więc teraz udajemy się do naszego statku, do naszego shipa. I teraz możemy z dumą polecieć na Eudorę. I mamy jedną złotą śrubkę tam do zebrania. Okej. Yes, quite lovely. That should just about do it. Commander, we are finished with this world. Commence towing our planet to its next destination. Lieutenant! Yes, sir? You have fulfilled your tree quota. Barely. We are ready to return to base. Not so fast, Lieutenant. Just because we don't need any more trees doesn't mean they should have them. Destroy everything. I jesteśmy w taki oto sposób na Eudorze. Więc sorki, że teraz tak przez chwilę nic nie mówiłem, ale nie wiem, czy to teraz się właśnie odpalił soundtrack z tej gierki, w sensie, znaczy soundtrack z tej gierki, po prostu soundtrack z tego, z tej planety. Bo na dobrą sprawę mam dosyć cicho ustawioną grę, dlatego żeby, wiecie, żeby gra mnie nie zagłuszała i żebym mógł słyszeć swoje myśli. A więc dobra, to co się działo w tej cutscence mogę wam szybko przetłumaczyć. Otóż, jak widzieliście, Drake w pokazówce wpadł na genialny pomysł, że skoro ma już wystarczającą ilość drzew, to ma on ochotę se od tak zniszczyć Eudorę. Dobra, soundtrack z tej oto planety jest po prostu wyrąbisty i tak będę często się wyciszał na soundtrackach, byście również mogli i wy to posłuchać, bo naprawdę to, co jest w tej gierce, to jest po prostu coś pięknego. Nie będę tego ukrywał. Dobra, blaster, dawaj mnie blaster. I tak, jak widzicie, możemy tutaj dostrzec roboty, które wycinają drzewa. Och, man. Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją, nie powiem, że nie. A teraz teraz musimy, że tak powiem, sobie odblokować most. Chociaż jeszcze nie musimy sobie tego mostu odblokowywać, biorąc pod uwagę, że pójdziemy jeszcze... Au, zwaliłem sprawę. Biorąc pod uwagę, że jeszcze tutaj możemy sobie pójść, a jednak pójdźmy sobie tędy, ponieważ jest tutaj jedna opcjonalna misja, którą również sobie zrobimy. Bo jest jedna rzecz, która na dobrą sprawę jest... Może nie jest aż tak bardzo wymagana, aczkolwiek z drugiej strony... No, może się nam przydać, kto wie. Ale nie mnie to, że tak powiem, oceniać. Woo! Nie doleciałem.
To chyba jednak nie tędy idę. Chyba nie w tą stronę. Glove of Doom. Nie, na razie tego sobie nie kupujemy. Czas kupić sobie ammo do blastera. No, trochę żeśmy sobie śrubek stracili, ale trudno się mówi. Żyje się dalej. Ale ja się nie poddam i spróbuję się tam dostać. Może mi się uda. A może i się nie uda. Chyba sobie zdałem sprawę, że to jest bez sensu, żeby tam się dostawać, więc praktycznie pójdziemy sobie tą drogą, gdzie trzeba ten most odblokować. Chociaż z drugiej strony pewnie ominę teraz tą broń, a raczej tą rzecz, która jest bardzo opcjonalna. Ale kto tam wie, może jednak się okaże, że zbierzemy ją gdzieś tutaj. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak mam się tam dostać. Więc nie będę próbował, ponieważ raz, że se przedłużę sesję nagraniową, co będzie dobre, no, na dobrą sprawę, bo wiecie, dłuższe odcinki i więcej odcinków. Ale z drugiej strony może lepiej, żebym poszedł w tę stronę, tak szczerze. No nie wiem, zobaczymy. Jak się nie uda, to najwyżej w następnej sesji polecimy tutaj. Zobaczymy, co to się stanie. A, dobra, mamy coś takiego. Okej, przynajmniej sobie życie wziąłem. Życie jest bardzo ważne w Ratchecie, bo jak stracimy wszystkie, to no tak słabo będzie. Kurde, mówię, nie mam pewności. Wydaje mi się, że chyba teraz dobrze idę, zważywszy na to, że raczej tam jest ta sekcja, gdzie mamy zrobić tą, wiecie, misję bardzo wymaganą już. Więc wydaje mi się, że właśnie idę do tej opcjonalnej misji, aczkolwiek mówię, no tutaj niestety nie mam pewności. A jeżeli nie idę do tej opcjonalnej, to no szkoda trochę. Przynajmniej sobie bekę bym mógł porobić z przedmiotu, który byśmy zebrali. Bo wiem, co my byśmy zebrali i... Może niektórzy się striggerują, jak ja to nazwę, ale... Trochę mnie to wali, ponieważ to jest tak jakby moja sprawa, co ja nazywam. O. I szczerze, taka mini ciekawostka w późniejszych Ratchetach, a raczej w Ratchecie trójce bodajże, a może nawet już w dwójce to się pojawiło. Nie. Chyba to było tak, że w pierwszych dwóch Ratchetach tak jest, potem w trójce zrobili coś takiego. Otóż jak widzicie tą sekcję z śrubkami, gdzie trzeba, wiecie, zrobić coś takiego, że kręcimy się o 360 stopni, żeby most lub cokolwiek tam odblokować. To generalnie w Ratchecie trójce zrobili coś takiego, że nie musisz tak kręcić analogiem w kółko, tylko po prostu sobie tam w byle jakim miejscu ustaw analog i proszę bardzo, Ratchet się kręci. Taka śmieszna sprawa.